Kilka milionów złotych zamierza przeznaczyć w tym roku ratusz na rewitalizację osiedla Zatorze. Urzędnicy zaplanowali działania związane z poprawą stanu dróg, a także objęcie osiedla systemem kamer. Urzędnicy przygotowują się do przetargu, który wyłoni wykonawcę zadań. Całe zadanie jest podzielone na 3 etapy. W tym roku będziemy chcieli dość duży zakres tego przeprowadzić, czyli przebudowa ulic. A jak przebudowa ulic, to wszystko to, co jest pod ziemią, też już trzeba będzie tam wszystko powyprowadzać, porobić zgodnie z procedurami. Oczywiście też oświetlenia. Ten zakres jest, mówię, podzielony. W pierwszym etapie będzie część ulic robionych, a kolejne 2 etapy na kolejne lata. Jeżeli się uda na przykład drugi etap też w tym roku, jeżeli kwestia też pieniędzy, jakie są, zacząć lub zapoczątkować, będziemy starali się, żeby tych utrudnień jak najmniej było i w jak najkrótszym czasie to zrobić. I to jest zaplanowane, jeśli chodzi o Zatorze. Tak również rejon Starego Miasta, to będzie kolejne 2 postępowania, to będzie ulica Kręta i Podgórna. Również to będą w połowie lutego będą te wszystkie postępowania ogłaszane i będziemy czekać na wykonawców i starać się w tym roku te zadania wszystkie zrealizować. Osiedle Zatorze będzie jednym z beneficjentów unijnych środków, jakie pozyskało miasto w ostatnich latach. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Miasto Odnowa, rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.